Porozmawiamy dzisiaj o ewolucji. Ewolucja to chyba jeden z bardziej znanych biologicznych terminów, myślę też, że jeden z bardziej kontrowersyjnych. Jednocześnie słowo ewolucja często w języku potocznym używane jest zupełnie niezgodnie ze swoim biologicznym, naukowym znaczeniem. Dlatego też dzisiaj chciałam Ci opowiedzieć nie tylko o tym, czym ewolucja jest i jakie warunki muszą być spełnione, żeby w ogóle mogła zajść, ale też o tym, czym ewolucja z całą pewnością nie jest i z czym nie powinniśmy jej kojarzyć. Kiedy myślę ewolucja, to w pierwszej chwili przychodzi mi do głowy proces jakichś zmian, rozwoju, prowadzącego od jednej formy biologicznej do innej, nowej, która z niej wyewoluowała. Przedstawiłam tutaj ilustrację, która bardzo prawdopodobne, że jest Ci znana. Symbolizuje ona rozwój gatunku ludzkiego od jakiegoś praprzodka przez formy coraz bardziej i bardziej spionizowane i pozbawione coraz większej ilości futra, aż do człowieka, który futra w ogóle nie posiada z drobnymi wyjątkami i stoi już w pełni wyprostowanej pozycji z prostym kręgosłupem na dwóch stopach. Warto podkreślić, że dzisiaj istniejące z nami na Ziemi małpy człekokształtne w żadnym wypadku nie są naszymi przodkami. W sensie ewolucyjnym jesteśmy kuzynami. To znaczy, że my, ludzie i małpy człekokształtne mamy wspólnego przodka. Jesteśmy dwoma gałęziami tego samego ewolucyjnego drzewa, ale nie pochodzimy od siebie nawzajem. Kolejnym faktem o ewolucji, który trzeba pamiętać, jest to, że nie może ona zajść, dlatego że zwierzę bardzo tego pragnie albo powtarza jakieś zachowania w sposób bardzo intensywny i na skutek tego zmienia się jego wygląd, zmieniają się jego cechy. Narysowałam tutaj zwierzaka, może trochę przypominającego lamę. Wyobraźmy sobie teraz, że ta lama znajduje się w dosyć trudnej sytuacji życiowej. Otóż chciałaby się posilić owocami z drzewa, które to drzewo, zaraz je narysujemy, będzie zbyt wysokie do tego, żeby mogła zdjąć upragnione owoce ze szczytu jego korony. Tutaj mamy owoce. Otóż czy stanie się tak, że jeżeli nasza lama będzie coraz bardziej i bardziej intensywnie wyciągać szyję w kierunku owoców, to w pewnym pokoleniu pojawi się wreszcie jej potomek, zwierzak, który będzie wyglądał może trochę jak dzisiejsza żyrafa, z szyją wystarczająco długą, żeby sięgnąć na sam szczyt drzewa? Nie. Coś takiego nie ma prawa mieć miejsca. W każdym razie nie dlatego, że zwierzę bardzo tego pragnęło i bardzo mocno starało się, żeby sięgnąć do owoców. Ale z drugiej strony przecież wiemy, że takie zwierzaki jak żyrafa istnieją. Istnieją nawet bardziej wymyślne formy biologiczne, super dostosowane do środowiska, w którym żyją. W takim razie trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, jak to się dzieje, że one się pojawiają. Odpowiedzią na to pytanie jest dobór naturalny. Dobór naturalny to taki proces, w którym przetrwają osobniki najlepiej dostosowane do środowiska, w którym żyją. Na tym właśnie polega ewolucja, na przetrwaniu najlepiej przystosowanego. Opowiem Ci o tym na przykładzie krępaka na brzozaka. To taki motyl nocny, ćma, żyjący m.in. na Wyspach Brytyjskich, gdzie będą toczyć się wydarzenia, o których za chwilę Ci opowiem. Ale najpierw zauważ, że na brzozak ma dwie formy. Jaśniejszą, taką, którą widzisz tutaj, i ciemniejszą, na rysunku poniżej. Te motyle występują po prostu w dwóch odmianach. Mówimy wtedy, że mamy do czynienia ze zmiennością wewnątrzgatunkową. W Twojej klasie też na pewno są dzieciaki, które mają jasne włosy albo ciemniejsze, oczy niebieskie albo zielone. To też jest zmienność wewnątrzgatunkowa. W każdym razie, wracając do historii, którą chcę Ci opowiedzieć, krępak na brzozak występuje m.in. na Wyspach Brytyjskich. Jak jego nazwa wskazuje, jest to motyl żerujący na brzozach, czyli na drzewach, które mają bardzo jasną korę. Przed rewolucją przemysłową zdecydowanie dominowała na Wyspach Brytyjskich ta jasna forma na brzozaka. Pewnie sam jesteś w stanie odpowiedzieć na pytanie dlaczego. Otóż działo się tak dlatego, że jasny motyl jest na jasnej korze dużo cięższym celem do wypatrzenia dla ptaków, które na niego polują, niż ten, który jest ciemniejszy. Ten, który jest ciemniejszy, od razu odznacza się na korze i dzięki temu może być dużo łatwiej przez drapieżnika zauważony. Ale rewolucja przemysłowa zmieniła los krępaka na brzozaka o 180 stopni. Na skutek bardzo intensywnego spalania węgla pojawiły się ogromne ilości sadzy. Sadza ta osadzała się na drzewach, między innymi właśnie na brzozach, powodując, że robiły się one coraz ciemniejsze. I na takim ciemnym tle teraz to ciemniejsze krępaki na brzozaki były mniej widoczne.
dla drapieżników polujących na nie, czyli na przykład ptaków. Teraz to jasna forma stała się dużo łatwiejsza do uchwycenia niż forma ciemna. Jak nie trudno sobie wyobrazić, skutek był taki, że teraz to ciemne nabrzozaki miały dużo większe szanse na przetrwanie i zaczęły się one rozmnażać dużo bardziej intensywnie, podczas kiedy tych białych było po prostu coraz mniej. Z tego, o czym sobie opowiedzieliśmy, wynikają dwie rzeczy. Po pierwsze, żeby zaszła ewolucja, musimy mieć do czynienia ze zmiennością wewnątrzgatunkową, o której już trochę powiedziałam. Napiszemy zmienność. Zmienność to po prostu fakt, że osobniki tego samego gatunku różnią się między sobą. Pomyśl o tym, gdyby wszystkie krępaki na brzozaki były identyczne, to nie mógłby mieć miejsca proces, o którym przed chwilą Ci opowiedziałam. Tak więc zmienność jest warunkiem numer jeden, który musi być spełniony, żeby mogła zajść ewolucja. Warunkiem numer dwa jest presja ze strony środowiska. Napiszemy presja środowiska. To jest właśnie drugi warunek, który musi być spełniony, żeby ewolucja mogła zachodzić. Tutaj reprezentowana jest przez zmianę koloru pni u brzóz. Zmienność i presja środowiskowa to są warunki niezbędne, żeby ewolucja mogła zachodzić. Teraz opowiedzieliśmy sobie o tym, co musi się dziać, żeby jedna z dwóch istniejących już form mogła stać się formą dominującą i mogła zacząć intensywnie się rozmnażać. Ale interesujące jest to, jak powstają w ewolucji zupełnie nowe formy biologiczne. Chcę opowiedzieć Ci o tym na przykładzie ewolucji, która dzieje się w naszym życiu codziennym, mianowicie na przykładzie ewolucji wirusów. Wirusy to tak naprawdę nic innego jak małe paczuszki białkowe zawierające materiał genetyczny. Może to być DNA albo RNA, ale o tym opowiem Ci innym razem. Takie paczuszki materiału genetycznego, wirusy, właściwie często uznawane są za organizmy, które nie są żywe. Dzieje się tak dlatego, że nie wykazują one swojego własnego metabolizmu, ale żerują na metabolizmie swojego żywiciela. W przypadku grypy, o której za chwilę opowiem, korzystają z maszynerii komórkowej człowieka. Tutaj wirusy grypy zaznaczymy sobie symbolicznie takimi kółeczkami. Nasz układ odpornościowy w biegu naszego życia uczy się tego, że wirusy grypy mają na sobie takie to białka powierzchniowe, zaznaczę je różowymi kuleczkami. Dzięki temu, że mają one takie, a nie inne białka, to jest to dla naszych komórek układu odpornościowego znak rozpoznawczy. Wiadomo, że jeżeli wirus wygląda tak, to należy go atakować i eliminować z naszego organizmu, ponieważ jest on zagrożeniem dla naszego zdrowia. Tak więc układ immunologiczny poluje, mówiąc kolokwialnie, na te wszystkie wirusy. Ale czasem, powiedzmy raz na milion przypadków, zdarzy się taki wirus, który nie będzie miał tych znaków rozpoznawczych, dzięki którym układ odpornościowy będzie go mógł łatwo wyeliminować. Taki wirus pozostanie nierozpoznany, a w efekcie będzie mógł się w naszym organizmie bardzo dynamicznie rozmnażać. I tak się właśnie dzieje wtedy, kiedy pojawiają się nowe odmiany grypy, z którymi ani nasz organizm, ani znane medycynie leki nie są w stanie sobie poradzić. Otóż powstanie takiego innego wirusa, takiego przypadku raz powiedzmy na milion, jest efektem tak zwanej mutacji, czyli zupełnie przypadkowej zmiany materiału genetycznego. Ta zmiana materiału genetycznego może być w nim utrwalona albo może być naprawiona przez specjalne systemy naprawcze, ale czasami taka utrwalona mutacja sprawi, że jest to przypadek korzystny. Na przykład tak jak było to w przypadku naszego wirusa. Nie został on rozpoznany. Mogłaby być to też taka mutacja, która sprawiłaby, że taka cząsteczka wirusa byłaby zupełnie niefunkcjonalna i nie byłaby w stanie na przykład się replikować, ale w tym przypadku była to cecha zdecydowanie korzystna. Kolejnym przykładem, bardzo podobnym, również opartym na przypadkowych zmianach genetycznych, jest przypadek bakterii. Bakterie narysujemy sobie tutaj w kształcie takich kluseczek. Niektóre bakterie mają właśnie komórki tego kształtu.
Co do bakterii nie ma wątpliwości, są to organizmy żywe z całą pewnością. Nie wykorzystują one, co prawda, maszynerii naszych komórek, ale mają inną bardzo nieprzyjemną cechę, produkują toksyny i te toksyny powodują, że czujemy się źle i jesteśmy chorzy. Pomyślmy teraz o tym, jaki wpływ na ewolucję bakterii może mieć używanie antybiotyków. Antybiotyk to bardzo silny lek, który zabija bakterie. Pomyślmy teraz, co stanie się, jeżeli wśród bakterii, które antybiotyk będzie w stanie wyeliminować i usunąć z naszego organizmu, pojawi się jedna taka, na którą antybiotyk nie będzie działał. Zaznaczmy ją sobie odrobinę innym kolorem. W takiej sytuacji, używając antybiotyku, ułatwimy jej bardzo szybkie rozmnożenie się i pozostawienie po sobie bardzo dużej ilości organizmów potomnych, ponieważ wyeliminujemy całą konkurencję wewnątrzgatunkową, jaką ta bakteria będzie miała. Efekt będzie taki, że znów możemy doprowadzić do niekontrolowanego rozwoju gatunku bakterii, na które nasza medycyna nie będzie znała leku i z którymi nasz układ odpornościowy nie będzie w stanie sobie poradzić. To jest właśnie powód, dla którego nie należy zbyt pochopnie stosować antybiotyków wtedy, kiedy nie jest to niezbędne. Na koniec chciałam zwrócić swoją uwagę na sytuację zupełnie wymyśloną, w której to sytuacji polecielibyśmy spotkiem kosmicznym na inną planetę. Na tej planecie, kiedy już byśmy na niej wylądowali, życie wyglądałoby zupełnie inaczej niż na Ziemi. Powiedzmy, że nie byłoby oparte na węglu, a na przykład na krzemie, że materiałem genetycznym nie byłoby ani DNA, ani RNA, ale coś zupełnie innego. Wtedy cała nasza biologiczna wiedza byłaby zupełnie nieaktualna, oprócz wiedzy o ewolucji. Ewolucja jest procesem uniwersalnym. Wszędzie tam, gdzie istnieje życie i gdzie zmienia się jego forma z jednej na drugą, ewolucja jest i ma miejsce. Tak więc nasza wiedza na jej temat, nawet w zupełnie innych systemach biologicznych, których nie potrafimy sobie dzisiaj nawet wyobrazić i nie wiemy, czy w ogóle istnieją, nadal byłaby adekwatna.